Dzień dobry, Jan Piński, witam na moim kanale. Moim i Państwa gościem jest Andrzej Gąsiorowski, a my dziś porozmawiamy o tym, kto dał ciała w Izraelu przed 7 października 2023 roku, że doszło do masakry. Bo właśnie, co się wydarzyło, co się okazało? Tak, w ostatnim czasie o istnieniu dokumentu, któremu jednostki izraelski wywiad nadał kryptonim Mury Jerycha, po raz pierwszy usłyszeliśmy w New York Timesie w listopadzie 2023 roku. Ale ostatnio, kilka dni temu, w sobotę, był bardzo obszerny materiał w kanale 12 w Izraelu. Bardzo dużo, niestety, ale jakichś takich przykrych rzeczy mogliśmy się dowiedzieć na ten temat. Zacznijmy od tego, co to są Mury Jerycha. To jest kryptonim operacji na cześć starożytnych fortyfikacji w biblijnym Jerychu, nadane przez izraelski wywiad dokumentom, które zdobyli po arabsku od Hamasu na temat tego, co Hamas w tamtym czasie planował. To był dokument w języku arabskim, który został napisany w październiku 2021 roku i został uzyskany przez jednostkę, która w Izraelu nazywa się 8200, czyli to jest dyrektorat wywiadu wojskowego. W kwietniu 2022 roku został przetłumaczony i w zasadzie tutaj się zaczyna historia tego dokumentu, który opisywał, to było 40 stron, przedstawiał punkt po punkcie dokładny plan przeprowadzenia w przyszłości niszczycielskiej inwazji, która opisywała, że ma to być atak na fortyfikacje wokół Strefy Gazy, przejęcie izraelskich miast, kluczowe bazy wojskowe, wykorzystanie dronów, wykorzystanie rakiet, porywanie ludzi. I później 7 października Hamas postępował zgodnie z tym planem z szokującą precyzją. No właśnie, czyli kto zawiódł? Z tego, co można już wiedzieć i z tego, co powiedziano i przekazano, więc to wyglądało tak, że szefowie jednostki wywiadu 8200, przypomnijmy sobie, co to jest w ogóle za jednostka. Ona jest uważana za wojskowych zagranicznych, jako jednostka najprawdopodobniej jedna z najważniejszych agencji wywiadu technologicznego i technicznego na świecie i pod każdym względem dorównuje NSA, czyli National Security Agency, czyli Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Narodowego, z wyjątkiem skali, bo oczywiście Amerykanie mają skalę globalną, Izrael trochę mniejszą. I ona podlega wywiadowi wojskowemu, podporządkowana Amanowi, to jest dyrektorat wywiadu wojskowego i ma za zadanie przeprowadzanie tajnych operacji, zbieranie informacji wywiadowczych w kontekście SIGIN, również OSIN, czyli Signal Intelligence i Open Source Intelligence, czyli wszystko, co się tyczy elektronicznej formy przekazu, deszyfrowanie kodów, kontrwywiad, cyberwojny, wywiad wojskowy, nadzór i tak dalej. Także to jest elita. I teraz co się stało? Wygląda na to, że z materiałów, które opublikowano, że ta jednostka już wcześniej od samego początku spenetrowała Hamas i wyciągnęła ten plan. Z tym, że reakcja była taka urzędników wojskowych, że odwaga planu, jak to oni powiedzieli, ułatwia niedoszacowanie, że to jest niemożliwe, żeby oni coś takiego mogli przeprowadzić. Oczywiście tutaj było wszystko powiedziane, że będą się przebijać przez 60 punktów oporu, że będą
Cytat z Koranu, zaczyna się w ogóle ten dokument od zaskoczyć sprzed bramy, jeśli to zrobisz, na pewno zwyciężysz, prawda? W związku z tym traktowano to trochę jako taką fantasmagorię podszytą trochę ideologią. I tu nastąpiła kumulacja zdarzeń po prostu zadziwiających w swoich konsekwencji, która doprowadziła do tego, że wszystkie możliwe sygnały, że już to się rozpoczyna i zaczyna, jak gdyby pewnym szczeblu dowodzenia tą agencją zaniedbano. Czyli o tym raporcie wiedział szef tej jednostki 8200, generał Haliwa. O tym wiedział też dowódca Gazy, to jest dywizja Gaza, czyli wojska, które tam na południu mają pilnować jak gdyby bezpieczeństwa, czyli dwóch generałów o tym wiedziało oraz południowego dowództwa IDF. Natomiast nie wiedział o tym premier kraju, nie wiedział o tym minister obrony narodowej kraju, komisja spraw zagranicznych i obrony, nie wiedział szef sztabu IDF, czyli armii izraelskiej, szef sił powietrznych Izraela oraz starsi operacyjni oficerowie odpowiedzialni za przygotowanie planów operacyjnych. Czyli mówiąc generalnie, nawet jakiś plan awaryjny na wypadek, co by było, gdyby doszło do szerokiego naruszenia granic przez terrorystów, nie został opracowany i wdrożony. Dlatego przez kilka godzin w zasadzie działano spontanicznie, pospolite ruszenie ludzi, którzy w internecie zobaczyli, co się dzieje, brali broń. Samochody jechali do Gazy, ale nie było planu operacyjnego, dlatego że nastąpiło tutaj na styku tej jednostki wywiadu. To nie jest Mossad, szanowni państwo. Mossad to jest coś innego. To jest 8200. Nie było sygnału wcześniej, żeby przygotować jakiś plan operacyjny. I coś jeszcze okazało. Szef lotnictwa wojskowego przeczuwał, że coś się dzieje, bo też dostawali sygnały. I tydzień przed 7 października mieli jak gdyby naradę bojową, i tak samo nikt mu nic słowem nie powiedział, że coś takiego jest możliwe, że może być brane pod uwagę. Także tutaj nastąpiło fatalne nagromadzenie jakichś dziwnych, właśnie tutaj później przechodzono do detali, jak to się stało, okoliczności, że po prostu Izrael nie był przygotowany na coś takiego. No właśnie, bo Izrael, bo trochę przypomina sytuację, tylko że tutaj jedna agencja, jaka miała miejsce w 2001 roku, kiedy Stany Zjednoczone zostały zaskoczone na swoim własnym terytorium atakiem 11 września, w sytuacji tak naprawdę, kiedy wszystkie informacje też były, tylko tam wtedy zatriumfowało to, że każda z agencji miała jakiś fragment puzzla. Tutaj była jednak inna sytuacja. Tutaj po prostu zabrakło jakichś chyba oczu. Czy Izrael słynie z tego, że ze wszystkich porażek wyciąga wnioski, czy i buduje procedury? Czy już wiadomo, co zostanie teraz zrobione poza określeniem, kto ponosi odpowiedzialność, jak to będzie zrobione, żeby w przyszłości to się nigdy więcej nie powtórzyło? Wracając do jeszcze Twojej wypowiedzi o 11 września 2001 roku, to nazwano niepowodzenie w łączeniu kropek. I było jak gdyby echem innego analitycznego niepowodzenia, gdzie właśnie było dużo przesłanek, że coś takiego będzie, ale ktoś powiedział chyba nie, i na samym końcu ten iloczyn zdarzeń nie zafunkcjonował tym, że podjęto decyzję, że to chyba będzie możliwe. No i właśnie tu się w Izraelu określa, że to będzie, no to niepowodzenie będzie luką w analizie, która nie pozwoli na przedstawienie przekonywującego obrazu przywódcom wojskowym, politycznym, że Hamas miał zamiar przeprowadzić atak, kiedy to uczynił. I czy zostaną wyciągnięte wnioski? Tak, dlatego że w jednostce 8200 średnia wieku tych naprawdę światowej sławy ekspertów to jest 19-21 lat.
Czyli teraz sobie wyobraźmy sytuację, że ci ludzie, którzy są naprawdę, no, oni są liniowymi, zbierają te informacje. Był podany przykład w raporcie kanału 12, że były pewne wysiłki oficera wywiadu, to była kobieta, zidentyfikowanej na początku jako Alef, czyli pierwsza litera alfabetu, aby zaalarmować wyższej rangi oficerów wojskowych o tym, co uznała, że coś niezwykle niezwykłego, wzmożoną gotowość po drugiej stronie Gazy na kilka godzin przed inwazją Hamasu. Myśmy o tym, Janku, rozmawiali w pierwszej relacji po właśnie ataku, że coś takiego miało miejsce, że ktoś po prostu wysyłał tę informację i ona została zgaszona. Dlatego, że szef jednostki wojskowej plus szef bazy stwierdził, że okej, tam się coś dzieje, że dziesiątki terrorystów zaczyna aktywować karty SIM. To już jest pierwszy sygnał, że coś się dzieje. Jak nowe karty, załóżmy sobie, setki osób ładują, to znaczy, że coś się będzie działo. I to był kolejny atak. Następny atak był taki, że ci właśnie sygnaliści, sygnalistki głównie zgłaszały, że słuchajcie, to, co jest napisane w tym raporcie pod tytułem Ściany, mury Jerycha, dokładnie oni realizują, robią jakieś manewry i dokładnie punkt po punkcie to się dzieje. Tam jest tysiące ludzi, organizują pseudomarsze pod ten oddzielający, pod tytułem Marsze Wolności i tak dalej, że coś się za moment miało zadziać. I ta informacja o kartach SIM, która była jakaś kluczowa, została wysłana do generała, który jest szefem jednostki i był na wakacjach w Ejlacie. Tylko że on to dostał po 6 godzinach, bo to było WhatsAppem wysłane. Było jakieś zaburzenie łączności w Izraelu. I następnie zakazano, jak gdyby była konsultacja przez telefon między szefami, ale nie nakazano jakiegoś poważnego alarmu. W związku z tym ta pani oficer pod kryptonimem Alef również się skontaktowała z dowódcą jednostki 8200. Potem no, próbowano robić wszystko, ale nie było żadnej reakcji. I dopiero w momencie uderzenia zaczęło być, jak gdyby był przepływ informacji, że coś jest, ale dalej nie określano tego, że to będą tysiące, w takiej skali, jak to było przeprowadzone, że to będą tysiące ludzi przekraczało, tylko myślano, że może kilkuset terrorystów przejdzie i damy sobie z nimi radę. No i co jeszcze? Kilku doświadczonych analityków właśnie z tej jednostki opisywało później, że ostrzegał, że Hamas przeprowadza intensywne, całodniowe ćwiczenia, które dokładnie wyglądają jak ten plan, realizacja tego planu. I szef jednostki, czy szef w ogóle tego całego wywiadu, pułkownik z Gazy zbagatelizował i jak to w e-mailu zostało jak gdyby wyłapane, zakodowanym, całkowicie zaprzeczył, że taki scenariusz jest możliwy, że jest wyimaginowany. Z kolei analityk dalej twierdził, że to jest plan mający na celu rozpoczęcie wojny. To nie jest plan nalotu na wioskę. No i w tym momencie po prostu za moment był atak. No i generalny wniosek jest taki, że też można powiedzieć, że wywiad izraelski nie określił, że Yahya Sinwar, czyli szef w tym momencie przywódca Hamasu w Gazie, nie był zainteresowany wojną w Izraelu, dlatego że wcześniej cały czas trwały negocjacje, żeby zwiększyć ilość pracowników, wiz dla pracowników z Gazy. W tamtym czasie 100 tysięcy ludzi codziennie w dni robocze, czyli 20 dni w miesiącu, przekraczało strefę Gazy i pracowało w Izraelu. I oni chcieli to zwiększyć, więc stwierdzono, że chyba nie, no bo po co zwiększają, jak chcą mieć wojnę. Oni bardzo dobrze zarabiali, 1000 na złotówki, 1000 zł na dobę. I to był bardzo duży przychód dla i Hamasu, i dla Gazy. Więc te wszystkie działania były po prostu wskazywały,
że no nie będzie ataku, nie będzie wojny. Może jakaś tam akcja, rakiety jak zwykle wystrzelą, będą próbowali się przedrzeć, ale nie w takiej skali, jak ten dokument stwierdzał. Także tyle mogę powiedzieć, co jest wiadomo na ten temat. To jeszcze tylko, kto za to zapłaci? Personalnie nic nie powiedzą, ale czy będą jakieś zmiany w służbach izraelskich? Po pierwsze, kadrowe pewnie będą, ale chodzi mi o strukturalne, jakie zostaną lekcje wyciągnięte i czy to się politycznie jakoś skupi, a jeżeli tak, to na kim? Na Netanyahu, czy też. Po pierwsze, zmieni się cała koncepcja. Tu się określa, to znaczy inaczej, z tego co ja słucham i czytam, mogę wyciągnąć wnioski, że określono to jako wieloletni albo przez wiele dekad błędny punkt widzenia i koncepcja, jak gdyby analizy zaistniałej sytuacji. Że to nie jest kwestia sprzed roku, sprzed 5 lat, ale że to wszystko, cały system musi zostać zmieniony. Podejścia, myślenia, jak gdyby baza polityczno-wojskowa w kontekście strategii wojskowej Izraela. To jest raz. Czyli to nie jest kwestia jednej osoby. To jest kwestia błędów systemu, błędów i to, co kiedyś było właśnie w czasie wojny Yom Kippur, że te kwestie podejmowania decyzji, że coś się dzieje, informacja do Tel Awiwu i zwrotnie, zreformowano armię w szereg niezależnych operacyjnych jednostek, że każda z nich miała możliwość działania i to już później było zupełnie, to była już zupełnie inna armia. Teraz też będzie właśnie to w tą stronę szło, że trzeba zreformować wszystko, bo skoro są jedne z najlepszych jednostek na świecie, które potrafią wyłapać informacje, wyłapać plany przeciwnika w najmniejszym detalu i między nimi, a z kolei no, szefem państwa, szefem sił zbrojnych następuje jak gdyby sytuacja, w której ktoś po drodze określa, że nie, to nie jest istotne. Więc tutaj to będzie zreformowane przede wszystkim. Czyli no, oczywiście dzisiaj jest sztuczna inteligencja, która określa wszystkie parametry w każdą możliwą stronę, więc ten błąd jednej osoby, która ma władzę absolutną, żeby coś puścić dalej albo zatrzymać, czegoś takiego już nie będzie. Nie będzie czegoś takiego, że będzie domniemanie, że ktoś nie chce zaatakować. Będzie domniemanie, że ci, którzy ćwiczą i piszą i mówią, że będą mordować Żydów, ich mordować nie będą. Po prostu będzie przewrażliwienie w drugą stronę, że będzie nie to, że nie do, tylko że będzie prze. Nawet jeżeli ktoś nie będzie mówił i twierdził, to trzeba założyć, że kiedyś do tego dojdzie momentu, zwłaszcza w kontekście narastającej fali antysemityzmu na całym świecie, tych wszystkich demonstracji, radykalizacji młodzieży, to idzie w złą stronę. I tutaj trudno już teraz będzie komukolwiek, kto będzie dowodził, twierdzić, że po izraelsku mówi się je beseder, będzie dobrze. Jak ktoś mówi będzie dobrze, to jest takie przysłowie, należy się zacząć martwić. Nie będzie dobrze, będzie źle, będzie gorzej. I w związku z tym trzeba się będzie przygotować na najgorsze, na operację pod kryptonimem Armagedon, kiedy wszyscy naraz będą chcieli napaść, zniszczyć, zabić i tak dalej. Także to jest w ogóle zmiana koncepcji całego myślenia. Czy Benjamin Netanyahu będzie pociągnięty do odpowiedzialności? No i tak i nie, no bo to wszystko 18 lat, które patrzymy wstecz, to jest jak gdyby za jego rządów, bo on jest 18 lat przy władzy, teraz będzie 19 rok. Ale generalnie rzecz biorąc, to jest właśnie taka aberracja, jakiś system inkoherencji pomiędzy strukturami, doprowadzające do tego, że takie rzeczy się stają możliwe, to wskazuje na to, że system bardziej jest winien niż człowiek. I to jest w sumie dobrze, bo to dojdzie do reformy całego systemu, a nie ukrzyżowania jednego człowieka, bo teraz wszyscy płacą za to cenę. Każdy. I premier, i szefowie wojsk, i przeciętni ludzie, których dzieci, wnuki są w wojsku, walczą, giną. W zasadzie tego można było uniknąć. Gdyby ktoś wtedy podjął decyzję, można było temu zapobiec.
nie byłoby 40 tysięcy, jak to podaje Hamas, czyli ich Ministerstwo Zdrowia, zabitych w Gazie. Nie byłoby kilkunastu tysięcy rakiet wystrzelonych w kierunku Izraela. Setek miliardów dolarów zmarnowanych na po prostu atak i obronę. Można było temu zapobiec. I tutaj wszyscy jakoś tak chyba stwierdzają, że generalnie to był bardziej system, chory system organizacji, koordynacji służb i wojska, bardziej niż no, ten człowiek, który podjął taką, a nie inną decyzję i nacisnął czerwony guzik, zatrzymał jak gdyby kontratak. Porę. Szanowni Państwo, czyli tajemnica ataku. To tak jeszcze podsumowując, bo ja czytałem takie książki, między innymi wszystkim polecam, Naród Startupów. Tam zawsze było podkreślenie, że przecież w 1973 roku właśnie ta zdolność samodzielnego myślenia, zdolność samodzielnego twórczego podejścia do problemów poszczególnych ludzi. Izraelczycy są zupełnie inaczej wychowywani niż Polacy. Tam nie ma kultu posłuszeństwa. Tam jest oczywiście wykonywanie poleceń, ale tam każdy człowiek wypowie swoje zdanie. I no pytanie takie, bo zawsze jest coś, co zawodzi, ale co tak naprawdę podsumowując, co zawiodło tym razem? Zawiódł system procedur regulujących procedury. Bo gdyby były procedury zabezpieczające, że mimo wszystko, nawet jeżeli zwierzchnik mówi, że nie, chyba nie, bo nie, że po prostu procedura musi być taka, że człowiek jest jednostką omylną i każdy może się pomylić i jak gdyby second opinion. I no nie może być sytuacji takiej, że tego typu dokument, plan przygotowania ataku na państwo Izrael przez Hamas nie został w porę, z tego co tutaj nam powiedziano, przedstawiony szefowi obrony narodowej oraz premierowi kraju. Czegoś takiego po prostu na przyszłość nie może być, że ktoś stwierdził, bo tutaj jest kwestia jak gdyby poglądów, Janku. Ty możesz stwierdzić, że coś jest niebezpieczne, ja może mogę stwierdzić, że nie. Możemy mieć różne zdania, ale nie może być sytuacji, że które kogokolwiek zdanie z nas przeważy, bo statystyka popełnienia błędu jest 50%. I w tym momencie coś takiego nastąpiło. Szanowni Państwo, ja tylko pozwolę sobie na koniec polecić Historia Ekspert, jeden z naszych magazynów. Tutaj jest o polskim ataku na Danię, bo tak miało być w czasie zimnej wojny, gdyby doszło do gorącej, to myśmy mieli zaatakować Danię. Jest o Churchillu, który uciekł z więzienia, także o tym, w co wierzył Adolf Hitler. Taka ciekawostka, nie były to wierzenia pogańskie, nie było to chrześcijaństwo. Co wierzył jest właśnie w tym materiale. Oprócz tego, przynajmniej Państwo, historia tutaj bez cenzury, Ostatni Król Polski. Tu w środku także prawdziwa historia Izraela, ale też, Szanowni Państwo, dużo ciekawych tekstów, takich jak skąd się wziął pierwowzór, kim był pierwowzór króla Artura. No i na koniec jeszcze polecę Noce z Dudą i książkę Kamiński. One są do nabycia na naszych stronach internetowych, ale także do odsłuchania jako audiobooki na Empik Go i Legimie. A Państwu i gościowi mówię do zobaczenia.